Airport CEO, jednostki szybkiego reagowania, żeśmy zrobili projekt, więc jest zarąbiście już. Jest fajnie, jest super. No i kurde, powoli te trzeba rzeczy jakieś tutaj robić, kolejne. No i nie wiem właśnie, co teraz zrobić, bo mamy tutaj bardzo dużo rzeczy. Kurde. Nie wiem, pozwolenie na średnie samochody. Samoloty, ładowarka, projekt badawczo-rozwojowy, odblokowy struktury i przynajmniej przyjmowanie lotów średniej wielkości. Rozszerzona licencja komercyjna, pozwolenie na metro, czyszczenie kabin, samolotów, usługę cateringu, pozwolenie na lezenie, automatyzację, najwyższa licencja, działanie wielu terminali. Dobra, czyli tutaj będzie to dla nas najważniejsze, jeżeli chodzi o rzeczy jakieś związane z tym, nieokreślony wypadek. Dobra, spierdzielać mi tam. Dziady. Pieniądze chcecie, kurde. W międzyczasie parkingi porobione, to co teraz najbardziej się przyda. Przystanki autobusowe, na których stoją już ludzie, nie wiem po co. Nie, może jakieś autobusy przyjeżdżają, nie ma jeszcze terminala, nie ma samolotów, nie ma, ale ludzi już mamy, więc to jest też dobrze. Trochę tutaj kolejnych rzeczy zostało porobionych. Czytajcie jeszcze te miejsca dla taksi. Kurde, tutaj trochę oświetlenia, żem dodał na te nasze stanowiska postojowe. No i co? I powoli, kurde, tutaj tematy, nie? Trzeba robić, nie? Już mamy jakby rzeczy po stronach policji. Stacja ratownicza. O, kurde, to jest takie masne. To jest naprawdę masne. No ale musi być, bo nas co chwilę teraz kurde opierdzielają, że nie ma tego, kurde, spali. No i droga serwisowa wtedy znowu. Kiedyś się nauczę, gdzie to jest tutaj. Nie, tutaj. Tu jest droga serwisowa. Wybierz wariant drogi serwisowej. No, no taki chcę, no. Co ja mogę tu chcieć innego? Tutaj sobie poprowadzimy. Tak. Nie wiem, tak niech będzie, tak. Ona będzie też taka podwójna, bo zaraz się sprują, że coś tam nie tak jak jest, jak trzeba. No i dobra, no i będziemy mieli stryż pożarną. O, już postawili. Teraz pewnie możemy kupić bardzo tanie wozy i personel, czyli strażaków jakiś pewnie też trzeba, czy nie? Czy nie ma czegoś takiego? Coś tutaj jest, jakiś woźny, agent obsługi, pracownik ochrony, zaopatrzenia. O, przynajmniej nie trzeba, kurde, tego. Nie trzeba. O, nie trzeba. Tylko karetki i wozy strażackie. No dobra. Pojazdy, trzeba by było coś kupić. Pojazdy, karetka. Wóz strażacki, kupa pieniędzy. Dobra, dwa takie. Dwie karetki, nie? Stacja. No to dobra, no to jest. No to kurde będą. Zaraz przyjadą tutaj pewnie. Pokaż tam mi się. No nie, no lotnisko wiecie, muszą być takie. Ale nawet jestem zadowolony, bo cały czas się trzymamy gdzieś wśród tej kasy. Stój! Łeło przyjechało. Jest łeło. Drugie łeło. Oj, wóz strażacki jest też. Kurde, fajnie. O, i przyjechali do stacji ratowniczej. Jest zarąbiście. I mamy pojazdy. Mamy już służbę taką bezpieczeństwa naszą fajną. Strażacką, a ta krowa tu przeszkadzała im przejść. No. Więc rzeczy są. Robimy te kolejne badanie teraz związane z rozszerzoną licencją komercyjną. I kurde, nie wiem. Tutaj chyba jakoś powoli trzeba by było budować ten terminal, ale to kurde zrobić. Bo nie ukrywam, że. Ukrywam, że to jest trochę taki temat dosyć, można powiedzieć, skomplikowany. Wynikający z tego, jak co tutaj zrobić. Bo. Kurde. Żeby zrobić ten terminal, jeszcze właśnie jedną rzecz chcę zrobić, bo to ma być ta strefa tam. Halo, nie wiem czy. Tutaj jeszcze miała być strefa tych przyjazdów dla ludzi, ale trochę tutaj zdupiłem sprawę.
bo chciałbym przenieść sobie te stanowiska. Poczekajcie, stanowiska, gdzie to jest? Infrastruktura, miejsce dostaw, miejsce wykonawcy. To ja bym sobie chciał to przenieść póki co gdzieś, powiedzmy, kurde, niech se to będzie. Gdzieś tutaj może. Tutaj i miejsce dostawy też niech sobie będzie tutaj. Teraz tutaj musimy sobie to połączyć jakąś tam drogą bardziej bądź mniej publiczną. Niech oni to ogarną, szybciutko wybudują. Potem sobie to usuniemy stąd i tutaj sobie damy podjazd taki do strefy, wiecie, ala Kiss and Ride, coś takiego, nie? Zaraz zobaczę, jak to będzie wyglądało fizycznie, ostatecznie. Wypad z tym. Tutaj kartoniki pobudowane, tutaj pobudowane, więc w takim razie panowie robotnicy do widzenia, tutaj ta strefa też do widzenia, no i zrobione i niech oni zejdą tutaj teraz. Jest pięknie. Dobra. Narzędzie buldożera. No to ogrodzenie tutaj tak niepotrzebnie do końca robiłem, bo w sumie jego już tutaj nie będzie. Ogrodzenie sobie pójdzie w tym kierunku. I zobaczymy, bo ono będzie przylegało do terminala. Terminal będzie, kurde, duże, masne miejsce. Terminal będzie tutaj. O, widzicie, się już świeci. No ale dobra, nic. Zróbmy sobie to na pauzie, bo mi cały czas, kurna, lecą pieniądze. Jak ja tutaj ich ogarniam, to cały czas mi pieniądze spieprzają. Miejsce postojowe, dobra, czyli Kiss and Ride, tak zwany. Dzień dobry i do widzenia. Czyli Kiss and Ride zaczniemy sobie już w sumie odtąd tutaj. 1, 2, 3. Tutaj sobie zrobimy przerwę jakąś. Tutaj też 3. To będzie jednokierunkowa. To będzie wtedy dobre. Tutaj trzeba zrobić infrastrukturę drogową. A nie, może być dwukierunkowa. Nie, no jednokierunkową zrobimy tak. Oni sobie będą mogli tutaj objechać tędy i wrócić tędy. O. Będzie dobrze teraz. Dobra, buduj ta. Tutaj oczywiście trzeba zrobić chodniki. Wszędzie chodniki. Betonoza, wiecie, to jest podstawa, nie? Betonoza to musi być, nie? Bez betonozy to nie ma co tutaj w ogóle zaczynać, bo to. Beton to najważniejsza rzecz. Tak zrobimy, może jakieś tam parki, kurde, nie mam pomysłu. Ale porobimy rzeczy. Tutaj na pewno tak. I tutaj już będziemy mieli podejście do naszego terminala. Zrobimy to tak. Kurde, ja więcej wydam na te chodniki wszystkie niż ten. Czy to będzie warte, nie? O, proszę. Kurde, będzie teraz luksusowo. No i co? Oczywiście, póki mamy noc, no to trzeba przytupić tutaj sobie oświetlenie. Średnia imponująca, nie wiem, ciemno będzie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, tutaj tak. Tutaj jedna, raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Trzy. Raz, dwa, tutaj byśmy zrobili już te podwójne, wiecie? Się tutaj. Chodź tu. Tutaj tak. Tak. Będzie pięknie. To samo tutaj. Co trzy. Trzy. Tutaj przy tej dolnej granicy. No kurde, wiecie, no. No to musi być oświetlone, no. Wiem, tam nie ma jeszcze terminala, nic się tam nie dzieje, ale. Wiecie, światła muszą być, nie? Pewnie idę nie po kolei trochę i zaraz mnie tutaj ktoś powie, kurde, tu powinieneś budować inaczej, bo to przecież kurde. Tak nie może być, tak przecież by to. Bo to trzeba inaczej robić, kurde, bo nie umiesz w lotnisko.
Nie znasz się, nie robiłeś lotnisk. Nie wiem, byłem na lotniskach, nie wiem. Jest jak jest. Tak mi się nie podoba. Widzenia. O! Teraz będzie oświetlone. Tutaj oświetlony będzie. Tutaj byśmy latarnię jeszcze sobie postawili na pewno jakąś. Okej. To idzie w tej linii tutaj, tak? To zacznijmy tutaj i tutaj postawmy latarnię. No i co? Tutaj. Tutaj też latarnia, tam już będzie pewnie terminal, nie? Ale wiecie, no. Bezpieczeństwo pasażerów i te sprawy, no to priorytet. Na pewno mogę dostawić tutaj naszą część ogrodzenia kolejną, bo tutaj już będziemy szli w stronę naszego terminala. Kurde, ale to będzie lotnisko jak świetne. Podobają mi się te parkingi, zrobimy, są pięknie, autobusy są, kurde, samochody są, wszystko, wszystko kurde pięknie się robi. System taśm... Co? Droga jednokierunkowa. Droga jednokierunkowa, okej. Obróć się, tutaj proszę, tutaj. Tak, tutaj, tak, tutaj. Tak! Jak ktoś tu będzie sobie przyjeżdżał samochodami, to wtedy będzie mógł sobie to ogarnąć. O, a tutaj można wywalić drogę i zamiast drogi zrobić chodnik. O! Będzie chodniczek piękny jeszcze dla ludzi, żeby sobie tutaj mogli ludzie dalej chodzić. System chodników, proszę, tutaj chodniczek. No to oczywiście, jeżeli jest chodniczek, to trzeba postawić również latarenkę. Proszę uprzejmie, jest latarenka. No i w sumie jest pięknie, nie? Teraz jest bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Jeszcze tutaj trochę budują sobie te rzeczy, ale... No ale powoli już tutaj zaczyna to mieć jakiś tam kształt, powiedzmy, lotniska. Na razie koszty nas powoli zaczynają zżerać, więc trzeba będzie niedługo pomyśleć o jakichś tam rzeczach związanych w końcu z przyjmowaniem, wysyłaniem tych pasażerów i tak dalej, i tak dalej. Ale no cóż. Jest jak jest. No i co? I terminal. Będą potrzebne fundamenty terminala. Czy ja mogę je robić na minus jeden? Nie mogę. Bo na minus jeden, wiecie, będę chciał tam porobić te taśmociągi wszystkie, bo tam tu można naprawdę robić pip rzeczy. Dobra. Nie chcę podłogi, tylko chcę fundamenty terminala. Proszę, to będzie kosztowna inwestycja, bo terminal sobie zrobimy już taki od razu, jakiś taki trochę, kurde, większy. 400 tysięcy. Dobra, 506 tysięcy będzie szło na terminal nasz tutaj lotniskowy. Będzie pięknie teraz, nie? Tutaj musimy sobie postawić jeszcze tych lampeczek trochę, dwie przerwy na trzeciej, tutaj, no i tutaj, no i tutaj, nie? Musi to być oświetlone, wiecie, nie ma zmiłuj, no lotnisko jest jednak takim dosyć chyba newralgicznym punktem, w którym powinno być to oświetlenie tak zrobione w miarę, powiedzmy, sensownie. No ale, no cóż, no musi być, po prostu musi być. Ile w tym momencie? Jeszcze będzie ciemno, jeszcze latarenkę wystawimy. No i co? No i buduje nam się, kurde, terminal powoli. Kurde, będzie ładne lotnisko. Mi się takie rzeczy podobają, lubię takie rzeczy robić. O, kurde, udało się. Udało się, stanowisko stół bufetowy. Kurde, jest tutaj sklepy powoli, kurde, strefy i pokoje. Salon lotniczy się udało, kurde, porobić rzeczy. Dobra, rozszerzona licencja komercyjna jest. Ja pierdolę, ale tutaj będzie tych rzeczy. Bo ja trochę tak, kurde. Kurde! Hmm?
chyba tak, kurde, zacząłem nie od tego, co trzeba, nie? Tak mi się wydaje, ale... Ale okej, okay, dobra, odblokuj infrastrukturę, odblokuj przystanek autobusu transferowego, miejsce postojowe samochodu serwisowego. No dobra, autobus odciskowy będziemy musieli mieć koniecznie. Więc to też się tam w miarę powinno nam szybko zrobić. Terminal powoli budują. Został nam milion, ale od tego jest milion, jak zawsze można sobie tutaj było chyba wziąć, kurde, pożyczkę. No, oczywiście, że zobaczcie, kurde, jak kasa. Chcę brać pieniędzy, a brać. 400 tysięcy to jest chyba trochę mało, ale... ale kurde, to ja nie wiem, to tutaj naprawdę będzie ten... Stanowisko dla samolotów. Asfalt. A gdzie są średnie? Pewnie jeszcze nie wybadane, nie? Operacje. Grupa projektowa 2 nie ma. Okej, okay, dobra, zaraz zobaczymy. To będzie miało być jeszcze do ogarnięcia u nas. Żeby to jakoś szybko i sprawnie szło. Ci sobie ten terminal tutaj klepią, budują. Ale kasa nam teraz idzie, kurde, już jak lód. Trzeba zacząć powoli zarabiać, bo... Będzie niedobrze. Ale żeby zarabiać, to trzeba, kurde, mieć terminal. Żeby mieć terminal, to trzeba mieć ludzi. Żeby mieć terminal, a żeby mieć ludzi, to trzeba ich zatrudnić. Żeby... zatrudnić ludzi, to trzeba mieć rzeczy, które można robić. Może obsłużyć 75 lat dziennie. A czy to my możemy sobie zaupdate'ować tą wieżę ATC? Nie. ATC, czyli tak i tak trzeba będzie zrobić kolejną wieżę typu średniego. No taka to jest duża, kurde, jest. No kurde, taka, wiecie, taka maśniutka. No ale trzeba, no żeby ją tutaj zrobić, no to trzeba zrobić kolejną rzecz, czyli infrastruktura lotnicza, czyli system taśmociągów, czy tutaj droga serwisowa. To bogatemu zabroni. Też nie wiem, po co ja to teraz buduję, ale okej, okay, no. Generalnie spoko. Powoli będziemy mogli ten terminal robić, co jest też bardzo fajne. Ściany, wszystko, te okna powstawiać, kurde. Będzie luksus, ja wam mówię, będzie luksus, nie? Będzie luksusowo. Drzwi tutaj, kurde, automatycznie otwierane. Wszystko tutaj ręcznie z drewna. Zastał lotnisko drewnianym, zostawił murowanym. No i co? Dobra, kurde, przeciągam już tutaj flaki z olejem, ale chcę, żeby to wypulowali do końca samego i tak dalej. W kolejnym odcinku będziemy napierniczać terminal, ale to muszę sobie jakiś plan ogarnąć, taki, wiecie, sensowny, przy okazji jeszcze na koniec, co nam się ta operacja zrobiła, więc już mamy. Teraz jakieś tam, kurde, te rzeczy związane z bagażami, to by się przydało. Też, żeby bagaże wozić ludziom. No i tyle, dobra, kurde, nara.